No to jednak jest, skoro moja kolej, no to ruszamy z wyścigiem 14, a więc zielone światło już zapalone. Pojedynek między liderem i wiceliderem klasyfikacji generalnej. Zobaczymy, jak to pójdzie. Taśma poszła w górę, świetnie, Wicer. Kaczmarek dokłada Dabczyka. Proszę państwa, jeśli tak to dowiezie, jeśli Kaczmarek dowiezie te 2 punkty, zbliży się do Oskara Dabczyka. On tu jest jeszcze głodny na Wicera, ale te 2 punkty już i tak będą bardzo mocno znaczące w walce o Mistrzostwo Świata. Chociaż teraz błędy Kaczmarka i spróbuję zbliżyć się jeszcze do niego, próbuję go zaatakować deskorolka, ale nam tutaj się układa. Wicer na prowadzeniu, walka o drugie miejsce, deskorolka do samego końca napiera na Kaczmarka, deskorolka wchodzi pod Kaczmarka, Kaczmarek to odbija jednak, tak jest, świetna walka w wyścigu 14, ostatnie okrążenie, deskorolka teraz przedłużenie prostej, Jakub deskorolka założony jednak przez Kaczmarka, Kaczmarek jednak te ważne 2 punkty zdobywa i to będą bardzo ważne 2 punkty, bo to oznacza, że teraz tylko 3 punkty przewagi w klasyfikacji generalnej między Dabczykiem a Kaczmarkiem. Dabczyk to osiągnął na prowadzeniu, ale tylko 3 punkty za nim Mikołaj Kaczmarek. Z racji, że Dabczyk tutaj jechał ostatni. A wow, ależ nam tutaj się ułożyło. Wyścig 14. Co tutaj się wydarzyło?